To była jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych burmistrza Krzysztofa Obratańskiego. Już w kilka miesięcy po rozpoczęciu nowej kadencji zaczyna się ona realizować. Mowa o budowie miejskiego centrum przesiadkowego, o którym wszyscy w mieście potocznie zaczynają mówić Nowy Dworzec. Obiekt przy ulicy Wojska Polskiego zaczyna nabierać kształtów. Prace w tym miejscu prowadzone były już w zeszłym roku, ale dopiero od kilku tygodni zaczynają być widoczne ich efekty. Za kwotę 1 329 000 zł firma Albut ma przebudować fragment dawnego parkingu strzeżonego, wykonując mini perony, budując nowe oświetlenie, wiatę poczekalni i zautomatyzowaną toaletę. Trzeba przyznać, że chociaż do końca robót jeszcze daleko, to miejsce to już robi wrażenie. Przypomnijmy, że w ramach projektu mobilności miejskiej, na którego realizację gmina Końskie pozyskała ponad 7 milionów złotych z funduszy unijnych, przebudowano już ulicę Mostową w Końskich. Obecnie trwa budowa mini dworca, a w planach jest jeszcze wymiana wielu wiat przystankowych oraz zakup autobusów. W tej ostatniej sprawie gmina rozpisała już przetarg i wkrótce do Końskich przyjedzie od 6 do 9 nowych mikrobusów, które pomieszczą po około 25 pasażerów. Koszt całego projektu to 8 300 000 zł, a więc dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło tutaj aż 85%.